Moim gościem jest starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie starosto, widzimy się pierwszy raz w nowym 2014 roku, mimo że już kończy się powoli styczeń. Ten rok 2013 to był rok korzystny dla mieszkańców, patrząc na to, co się działo w samorządzie? Miniony rok był korzystny dla rozwoju naszego regionu. Udało nam się zrealizować takie inwestycje, które niewątpliwie przyniosą korzyści dla mieszkańców powiatu. Zadania te wynikały z zapisów w strategii rozwoju powiatu dąbrowskiego na lata 2007-2013, ale przede wszystkim z zapisów uchwały budżetowej na rok 2013. W 2013 roku skupiliśmy się na realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, kultury i ochrony zabytków, jak również pomocy osobom niepełnosprawnym. No popatrzmy na te drogi, panie starosto. 24 km dróg. To mało, dużo? Panie redaktorze, zawsze mogło być więcej. Zawsze mogło być więcej. W powiecie dąbrowskim jest 270 km dróg. Staramy się co roku jakiś odcinek tych dróg wyremontować, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Udaje nam się to, bo jak tutaj pan redaktor wspomniał, 24 km dróg powiatowych zostało wyremontowanych. To jest przebudowa czy odbudowa nawierzchni, wykonanie pewnych odcinków chodników, które poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców. Myślę, że jest to dość spory odcinek dróg, które się udało zrealizować, bo 24 km dróg na sieć 270 km, no to prawie 10%. Także najdłuższe odcinki tych dróg zostały wyremontowane na gminie Mędrzechów. Taka droga od lat, która w najgorszym stanie została już częściowo wyremontowana i będziemy to zadanie kontynuować tak samo w roku 2014. Chcielibyśmy ten odcinek zrealizować już w tym roku skończyć. Staramy się o pozyskanie środków. Środki te pozyskujemy z budżetu państwa na zadania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tutaj muszę podziękować panu wojewodzie za to, że zauważa te potrzeby powiatu dąbrowskiego i te środki są kierowane na te zadania. Też wspólnie z gminami realizujemy inwestycje związane z remontem czy budową chodników i takie zadania zostały wykonane na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, gminy Radgorz, Szczucin czy Gręboszów. Tak, mówiliśmy o drogach, ale też zmienia się oblicze szpitala w Dąbrowie. Tak, ale jeszcze tutaj wrócę do dróg, bo muszę też powiedzieć, że w 2013 roku nakład na inwestycje związane z drogami wyniósł około 10 milionów złotych, z czego prawie 7,5 miliona pozyskaliśmy z zewnątrz, a budżet powiatu dołożył 2,5 miliona złotych. Teraz pan redaktor spytał mi się o ochronę zdrowia, o szpital dąbrowski. Tak, w 2013 roku dla szpitala dąbrowskiego, którego z roku na rok, można powiedzieć, zmienia się wizerunek, przeznaczyliśmy około 1 300 000 złotych. Te środki zostały przeznaczone na remont szpitalnej kuchni i stołówki, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt zgodnie z obowiązującym standardem. A te środki zostały przekazane na remont dźwigu windowego, który był od pewnego okresu czasu nieczynny, aby poprawić dostępność osób niepełnosprawnych, którzy mają trudności w poruszaniu się. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby te środki przeznaczyć i ten dźwig wyremontować. Pamiętam, panie starosto, jeszcze na początku 2013 roku rozmawialiśmy, wtedy to była zapowiedź powstania Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, które działa dokładnie od 1 września. No, to miała być wyjątkowa placówka, z jednej strony edukacja, z drugiej strony kursy zawodowe. Jak pan ocenia funkcjonowanie tej placówki od września? Panie redaktorze, od 1 września 2013 roku w Szczucinie działa Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej, utworzone na bazie zespołu szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności w tych istniejących budynkach, warsztatów. Działa tam ośrodek doskonalenia zawodowego i myślę, że jesteśmy na takim etapie rozruchu. Zaczyna to wszystko dobrze funkcjonować. Będziemy starać się o pozyskanie środków z tej perspektywy budżetowej 2014-2020.
na remont, na modernizację, na wyposażenie tego obiektu, aby te kursy prowadzić w tym od naszym ośrodku. I myślę, że to jest wszystko w zasięgu ręki i uda nam się zrealizować te nasze zamierzenia. Wtedy odpowiednie wyposażenie budynku, odpowiednie wyposażenie tego ośrodka doskonalenia zawodowego pozwoli jeszcze na większą ofertę kursów, szkoleń czy przekwalifikowań dla osób, które tego będą wymagać. Rynek pracy wymusza. I ciągle się zmienia. I ciągle się zmienia i wymusza przekwalifikowania czy dodatkowych kursów, czy szkoleń. Zmienia się bardzo szybko ten rynek pracy, dlatego też jest potrzeba prowadzenia różnego rodzaju kursów, podnoszenia tych kwalifikacji zawodowych przez osoby poszukujące pracy, czy tak samo są wymagania przedsiębiorców, żeby te osoby, które szukają pracy, żeby miały odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie przeszkolenia, kursy, które pomagają w lepszym wykonywaniu zawodu. W 2013 roku w Dąbrowie odbyła się bardzo ważna międzynarodowa konferencja naukowa w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do problematyki rehabilitacji dzieci i młodzieży. Panie starosto, co była odpowiedź na co? Była odpowiedź na zaproszenie arcybiskupa Zimowskiego, który zaproponował zorganizowanie takiej konferencji. I tutaj jeszcze muszę wrócić, że powiat dąbrowski już trzeci raz z rzędu został wyróżniony w konkursie Samorząd Równych Szans za działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu pod nazwą Dobra Przyszłość. Otrzymaliśmy te wyróżnienie właśnie tutaj, jak pan redaktor wspomniał, między innymi za zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do problematyki rehabilitacji dzieci i młodzieży, w której uczestniczyli specjaliści z zakresu medycyny, w tym ortopedii z Polski i z Włoch. Tak się nam udało zorganizować tą konferencję, że specjaliści z Polski i z Włoch na tą konferencję przyjechali, mogli przedstawić swoje rozwiązania, które można krzewić tutaj. I do porównania do rozwiązań, jakie stosuje się u nas. I myślę, że można było też wyciągnąć takie wnioski, jak należy do niektórych spraw podchodzić. Panie starosto, to było jednorazowe spotkanie? Czy z tego spotkania zrodziła się jakaś współpraca i to trwa albo będzie trwać? Zrodziła się współpraca i to będzie trwać. W tym roku najprawdopodobniej podobna konferencja, podobne spotkanie odbędzie się we Włoszech, w Rzymie. Takie są już tam wstępne były propozycje wtedy po spotkaniu u nas. I myślę, że to jest potrzebne, żeby nasi specjaliści, nasi pracownicy, którzy stykają się z tym problemem, aby tego doświadczenia, to doświadczenie pogłębiali, zdobywali można też i podpatrzeć różnego rodzaju rozwiązania, które byłyby dobre do wprowadzenia u nas, zastosowania u nas. W 2013 roku, panie starosto, pamiętam, dostałem też nową publikację starostwa dąbrowskiego Śladami historii powiecia dąbrowskiego Buczyna 1939. Powiem panu szczerze, miałem problem, żeby to przeczytać. Wie pan dlaczego? Bo to nie jest łatwa lektura. Nie jest łatwa lektura, panie redaktorze, bo ja tak wrócę do początku tego wydarzenia, jakie miało miejsce rok wcześniej tutaj w Buczynie, gdzie odsłoniliśmy tablicę pomordowanych przez Niemców 11 grudnia 1939 roku mieszkańców, 34 mieszkańców powiścia dąbrowskiego. Wtedy już tak wstępnie zadeklarowaliśmy, że będziemy chcieli przygotować taką publikację i przygotować dla młodzieży też, żeby mogła ta młodzież zapoznać się troszeczkę z częścią historii miejsca, w którym żyją, bo nie do końca wszystko wiedzą. Powiatu dąbrowskiego, bo nieraz jest tak, że trudno dotrzeć do źródła. I tutaj trzeba powiedzieć, że po 70 latach udało się dotrzeć do źródła, do archiwum, gdzie zostali rozstrzelani mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, 34 mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Okazało się, że tutaj właśnie w lesie Buczyna zostali rozstrzelani. I dlatego chcieliśmy pokazać to miejsce, chcieliśmy w tej publikacji. Tak samo w tej publikacji zostały opisane wspomnienia rodzin pomordowanych osób i tak samo w tej książce znajdują się
są takie, aby uzupełnieniem referaty wygłoszone przez lokalnych historyków, to jest doktora Andrzeja Skowrona, doktora Marka Jachyma i magistra Włodzimierza Piaseckiego. Podczas konferencji, która miała miejsce wcześniej, która była pod tytułem Dzieje powiatu Dąbrowskiego podczas okupacji. Także, że w 74. rocznicę pomordowania mieszkańców powiatu Dąbrowskiego w Lesie Buczyna 11 grudnia 2013 roku właśnie była promocja tego wydania. Tak, panie starosto, tutaj można na pewno wiele cennych słów na ten temat powiedzieć, ale jeszcze na koniec naszej rozmowy wydaje mi się, że warte podkreślenia jest to, że praca nad tą publikacją nie wyglądała tak, że samorząd zlecił tylko i wyłącznie usługę na zewnątrz, tylko w to zaangażowali się sami pracownicy powiatu. Zaangażowali się sami pracownicy i tutaj muszę podziękować mojemu zastępcy Robertowi Panterze, który się aktywnie włączył w przygotowanie tej publikacji. Pani naczelnik Marioli Smolosz i pozostałym pracownikom z Wydziału Rozwoju Edukacji i Zdrowia Powiatu Dąbrowskiego, którzy bardzo aktywnie działali, żeby zebrać te materiały, żeby tą publikację opracować. Także, że udało nam się, zdążyliśmy na czas, zdążyliśmy na 11 grudnia, gdzie mogliśmy zrobić promocję tego wydania. Nie jest to końcówka, bo tak jak na tym spotkaniu właśnie 11 grudnia powiedziałem, że będziemy się starać jeszcze rozszerzyć o nowe materiały, które się nam uda zgromadzić, jeszcze o nowe takie pozyskane. Jak to mówią, da się. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tadeusz Kwiatkowski, starosta dąbrowski. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.